Pamiętaj o tym, aby zasubskrybować oraz dać łapkę w górę, jeśli się podobało. Ok, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Dawid i Viola. Cześć, witajcie. Wczoraj byliśmy na nocy w muzeum, dlatego tak jak obiecałem, w tym tygodniu mamy jeszcze jeden specjalny odcinek, który właśnie dedykujemy tej nocy w muzeum. Co widziałaś wczoraj? Jak to na ciebie wpłynęło? Wiele, wiele. Wiele widziałam. Bardzo pięknie ubrane bamberki w swoich strojach ludowych z tymi czepcami, które były pięknie ozdobione kwiatami. Starą taką kuchnię babci w Muzeum Bamberów. Jeżeli ktoś tęskni za wsią i za takim klimatem, takim babcinym klimatem kuchni, to koniecznie wybierzcie się do Muzeum Bamberów. Tam jest taka sztuka użytkowa głównie. Pewnie więc większość z Was widziała już te eksponaty, które tam się znajdują, ale można też znaleźć ciekawe rzeczy, jak na przykład na nas duże wrażenie zrobiła gofrownica. Żeliwna, no ona była żeliwna chyba. Tak, zaraz Wam pokażę dokładnie tą gofrownicę, gdzie ona jest. To jest tutaj, to jest to. Dokładnie to jest to. Ona po prostu pobrała ciepło z pieca i robiła gofry. No po prostu, no szczerze genialne. Mówiąc, nie spodziewałam, że w tamtych czasach było coś takiego jak gofrownica. I to jeszcze taka finezyjna w kształcie tych serduszek. Nie jakaś taka tam prostokątna, taka pospolita. Jakby coś. Jeśli chodzi o Muzeum Bamberów Poznańskich, jest ona, mieści się przy Mostowej 7/9, a dokładnie to jest ona zaraz przy przystanku Mostowa, przystanku oczywiście autobusowym, przechodzi się przez, tak jak się szło do starego Muzeum Etnograficznego, które nie wiem, czy aktualnie jest w remoncie, czy po prostu, czy może już w ogóle tego nie ma. No trochę nam to zepsuło plan, bo myślałem, że ten etnograficzny też będzie, no ale trudno. Nie może mieć wszystkiego, dlatego, ale mimo wszystko, jeśli chcielibyście się tam wybrać poza nocą w muzeum, no to jest ona dostępna w piątek oraz sobotę od godziny 10 do 14. Na pewno zostaniecie tam bardzo miło przyjęci. Tak naprawdę chyba wszyscy, cały personel był tam niesamowicie miły i wesoły. To muzeum w ogóle powstało w 2003 roku, więc to stosunkowo młode muzeum z inicjatywy Towarzystwa Bamberów, więc tam można spotkać rodowitych bamberów. Jeżeli się zastanawiacie, kto to w ogóle jest bamber, to w latach 1719 do 1753 na zaproszenie władz miasta Poznania przewędrowali rolnicy z okolic Bambergu, nazwani z racji swego pierwotnego miejsca zamieszkania Bamberami. W XIX wieku nazwą tą określano już wszystkich rolników mieszkających we wsiach poznańskich, tak naprawdę. Ale tam akurat są, też można spotkać tych rodowitych Bamberów, gdzie faktycznie mają te swoje korzenie z Bambergu.
Także też jak byliśmy, był tam taki pan, który też ciekawie opowiadał o swoim rodzie, o tym, jak funkcjonowała kuchnia w tamtych czasach. Jest też bardzo ciekawa mapa Poznania, właśnie tam z 1700 któregoś... 50. 1750, tak? Tak. I to jest, zaraz wam pokażę, która to jest mapa. Tak, jak jeszcze zamiast osiedli były pola. Tam, gdzieś, jeżeli jesteście w Poznaniu i wiecie, że jak wyglądają rataje i wilda i te wszystko właściwie poza centrum starego rynku, no to wszystko na tych mapach, to jeszcze to było polami tutaj nazwane. Tutaj macie dokładnie mapę Poznania z 1750 roku. Jeśli sobie zrobicie pełen ekran, to pewnie zobaczycie. Postaram się go wam jeszcze trochę bardziej powiększyć. Na pewno zobaczycie tutaj pola Żegrzeńskie. Dobrze to wymawiam? Tak, Żegrzeńskie. Tutaj jest też Górczyn. No i parę też innych Poznań, nie do Poznania, można powiedzieć. Dlatego... No, oczywiście, coś się stało. Dobra. Okej. Dlatego po prostu ciekawskich jak najbardziej zapraszamy. No, w nocy w muzeum wstęp był za darmo. Nie wiem, jak to wygląda w momencie Towarzystwa Barmów Poznańskich i to jest... A nie, to jest tylko ciągle informacja o tym, że... No. No myślę, że kto będzie zainteresowany, to już... To sobie znajdzie, to sobie znajdzie i sprawdzi. No tutaj macie po prostu taką rekonstrukcję chatki bamberskiej, czyli kaflowy piec, właśnie ta gofrownica, która po prostu no, rozwaliła system, pierzyny. Jeszcze pamiętam, że u babci spałem pod bardzo podobną pierzyną, jeśli nie taką samą. To też pamiętam. Ta żelazka może już nie do końca, ale to pamiętam. To jak najbardziej pamiętam jeszcze, jak babcia po prostu jechała, robiła jako automat na pralce. No i co tu jeszcze? Chyba to wszystko. Jest jadalnia. Tak, też urocze laleczki takie były, były wyglądające jak bamberki. I tam też... No tu jest wejście. Tak, te laleczki były zrobione przez też jakąś panią. Ręcznie robione. Przepiękne, powiem szczerze. Chyba akurat nie mamy tutaj ich zdjęć. Nie mamy. Niestety, także jeżeli jesteście ciekawi, to musicie się udać sami i zobaczyć. No i ta maszynka do mielenia kawy jest po prostu wręcz... No, tak, Dawid ma fizia na punkcie mielenia kawy, także jakby mógł, to by ściągnął tą... No naprawdę, powiedzcie sami, ten młynek ze ściany. Powiedzcie sami, czy to nie jest po prostu genialny pomysł. To już było znane w XVIII wieku, no. A ja mam problem, żeby w XXI kupić normalny młynek do kawy. No ale kupiłeś ceramiczny. Tak. Bardzo dobrze się sprawdza, bardzo jak dobrze kawę. Tak, polecam. Kryptoreklama. Okej. Okay. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat samej lokalizacji? W sumie ciężko tam nie trafić, nie? Nie, samego... jeżeli ktoś
Teraz, że jeżeli ktoś kiedykolwiek był w muzeum etnograficznym, to bez problemu tam trafi. No i też tak jak Dawid powiedział, tam bezpośrednio autobus numer 174 na pewno jeździ. Mhm. No i wszystkie te, które jeżdżą przez Mostową. Przez Mostową. Także na pewno nie będziecie mieli problemu z trafieniem tam. No jeżeli chodzi o Muzeum Bambrów, to wydaje mi się tyle. Tam są dwa poziomy. Na pierwszym poziomie to jest wszystko to, co widzicie tutaj. A na drugim poziomie są takie bardziej gabloty z pamiątkami. Można powiedzieć, z takimi rzeczami, które już no nie za bardzo można dotykać. Oczywiście ja musiałem, ale to już jest zupełnie inna ale sprawa. Ale to nie w tym muzeum. Tak, wiem, do tego chciałem w tym dojść. Akurat można było dotykać i nikt nie wyzywał, ale... Tak, tak. Co muzeum to obyczaj, można tak powiedzieć. Także może nie wyprzedzając, będziemy po kolei... A właśnie, nie wiem, czy kojarzycie... Tutaj są trzy urządzenia do tarcia, bo to są tarki. Jedno jest duże, no, można powiedzieć, że to nie wiem, do ziemniaków, mięsa, czy... Tak, duże były do mięsa, no. Ta średnia, no pewnie do jakichś warzyw, a ta najmniejsza do orzechów? Nie, może być do orzechów. Ta duża, no to ogólnie tam do warzyw, do mięsa. Mięso się mieliło przez taką, nie wiem, czy może do mięsa, może do warzyw. Ciężko stwierdzić, bo tam... Kiedyś moja babcia robiła na bardzo podobnym urządzeniu poznańskie plędze, czyli placki ziemniaczane, właśnie robione tą metodą. Czyli ziemniaki wkładane do tarki, no i później po prostu robione z tego ciasto. No teraz masz taką, te maszynki takie wielofunkcyjne, że masz i mięso, i warzywa, w zależności co sobie tam włożysz do środka, jaki będzie ten, jakie otwory będą w środku. Mhm. Natomiast kurczę, te stare tutaj, to... No, powiem szczerze, naprawdę jest co oglądać. Spędziliśmy tam chyba jakąś godzinkę. Tak, godzinkę. To generalnie tyle, jeśli chodzi o Muzeum Bambrów Poznańskich. Także serdecznie zapraszamy, jak najbardziej byliśmy zachwyceni. No to przechodzimy do następnego. Okej, teraz mamy muzeum w ratuszu. Tak, sam ratusz jest bardzo ciekawym miejscem, chociażby dlatego, że jego architektura pochodzi z Włoszech, nie wiem czy wiecie. Sam kształt ratusza, ten który mamy w tej chwili, zaprojektował Giovanni Battista Quadro z Lugano, z północnych Włoszech. I to zadanie powierzono mu w 1550 roku. Co ciekawe, nasza historia, z którego słynie cały Poznań, czyli historia koziołków poznańskich, pochodzi z 1551 roku, także coś w tym musi być. No, dokładnie. W zasadzie to chyba było muzeum, w którym byliśmy najdłużej. No bo było mnóstwo eksponatów tak, mnóstwo zwiedzania tam było. Tak jak widzicie, jest po prostu dużo takich eksponatów, które miał do zaoferowania
w zasadzie miasto, wszystko to, co było w mieście, łączyło się z historią miasta, lądowało w ratuszu, więc... Tak, ponoć bardzo duża część tych eksponatów, które teraz się tam znajdują, zostały znalezione podczas tych prac, które były wykonywane, już nie wiem, ile lat czekaliśmy na zakończenie. No, to prawda. Na zakończenie odnowy starego rynku, ale ponoć to bardzo duża część tego, co można znaleźć w muzeum w ratuszu, pochodzi właśnie z tych wykopalisk. Tutaj widzicie denary. Nie pamiętam, z którego one były roku, ale to chyba było z 18. Mogły być 18, bo tam były trzy różne, chyba każdy z innej epoki. Tutaj macie pierścień biskupa. Gdzieś powinna być tabliczka, chyba nie wiem, czy zrobiłem zdjęcie tabliczki. Nie zrobiłem. O, tutaj tak. To był jeden z eksponatów, w którym Viola chciała mnie zostawić. Tak, ale nie pozwolili mi. No niestety. Jeszcze musiałabyś zapytać o zgodę mnie. No chyba, że nie chciałaś. Nie miałam zamiaru. Niestety pod pęgierzem też nie mogłam Dawida postawić. A uwierzcie mi, że zasługuje czasem. Tak, pęgierz to był. Zwłaszcza jak zjada moje lody. Tak, dokładnie. W moim towarzystwie, jeśli chodzi o lody, no to nie macie co. Tu macie pęgierz. Tam powinien być jeszcze jeden no, zdjęcie takie bardziej z bliska. Okej, to już widzieliśmy. W zasadzie samo muzeum było takie... według mnie wszystko, co było takie najciekawsze i chyba najstarsze, to znajdowało się na samym początku, czyli na samym dole, bo to były naprawdę eksponaty sprzed setek lat. Tak, były pieczęcie. Pieczęcie tam królów polskich. Była pieczęć taka, co jak się sprzedawało województwo, została przybita. Tak, najstarsze chyba eksponaty były z XIII wieku, z tego co się orientuję. No tutaj już mamy trochę nowsze. To jest część... Lata 70, 80. Jeżeli się zastanawiacie, co się stało z gwiazdą z Cytadeli... No to macie tutaj, jest część po lewej stronie na górze. No i mamy nasze koziołki. Głównych bohaterów. Głównych bohaterów. Nie mogliśmy się doczekać tak naprawdę przez cały czas, jak chodziliśmy po tym muzeum. Na samym początku myśleliśmy, że je przegapiliśmy, bo muzeum kazało iść według, tak. według wyznaczonej ścieżki, tak, w sensie po prostu no, nie mogliśmy się cofnąć. Wydawało nam się, że chyba jedno pomieszczenie minęliśmy. Tak, na pewno nie byliśmy tam w podziemiach w jednym, bo tam było kilka tych pomieszczeń i tak niefortunnie wyszliśmy. I już nie mogliśmy się cofnąć. Się już cofnąć, także... No, niestety ochrona nam nie pozwoliła. Podejrzewam, że gdybym chciał tam pójść siłą, to... Tak, to dużo, bardzo dużo ludzi było i myślę, że to z tego wynikało głównie. Żeby nie tamować tego tłumu, który tam się wbijał, bo szczerze mówiąc to, jeżeli chodzi o kolejki do muzeum, to właśnie do ratusza najdłuższa była ta kolejka. Tak, ale w zasadzie to w miarę najzwinniej szła. Dokładnie. Nie bo... to, co w Muzeum Muzycznym, ale tak, no wrócimy. Bo w muzeum... Do tego wrócimy. Okej. Okay.
Co chcemy powiedzieć? Chcemy trochę się zatrzymać przy tych koziołkach, trochę wam o nich opowiedzieć. Bo te koziołki, które są widoczne na zdjęciu, one pierwszy raz były zamontowane w 1913 roku. I aż 80 lat czekały na swoich następców. Był też taki filmik pokazujący, jak zostają dostarczone nowe koziołki, chociaż powiem, że te stare mają swój klimat. O, nie wiem, widzicie? Lubię. To był 5 lutego 1993 został wyemitowany właśnie filmik montowania nowych koziołków. Dlatego to, co widzicie teraz w Poznaniu, w centrum, to są nowe koziołki, które mają dokładnie 31 lat. No, czy coś jeszcze? Tak się zastanawiam, co jeszcze możemy wam powiedzieć? Są przepiękne obrazy Poznania do obejrzenia. Ratusz nocą, gdy jeszcze były bimby z końmi. Tak jest namalowany ten obraz, że ratusz wieczorem i właśnie taka oświetlona bimba obok. Bardzo, bardzo mi się ten obraz podobał. Co możecie się dowiedzieć? Może nie wszyscy wiedzą, że były też obrazy byłego ogrodu botanicznego, w którym kiedyś był park, obecny park Wilsona. Można zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Też był obraz świętego Marcina, jak to wyglądało, gdy nie było jeszcze tych asfaltowych ulic. Także myślę, że bardzo fajna wycieczka w przeszłość. Trochę więcej można dowiedzieć się o naszym mieście. Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o noc muzeum, tutaj akurat to tam chyba, nie wiem, 2 złote zapłaciliśmy, a jeśli tak, chodzi 2 o, złote płaciliśmy jeśli chodzi za o takie normalny bilet, to tam około 20 zł. A dzieciaki, około 13 bodajże. Nie, dzieciaki chyba po złotówce płaciły. Ulgowy jest tańszy, tak? Dla uczniów i studentów do 26 roku życia. To chyba za złotówkę właśnie było normalnie, standardowo dla uczniów i studentów to za złotówkę. A ulgowy, cokolwiek to dla nich znaczy ulgowy 13 zł, nie wiem, czy dla emerytów, albo nie wiem. No w każdym razie wydaje się, że to nie jest jakaś bagatelna kwota. We wtorki jest za darmo. We wtorki jest za darmo, ale muzeum jest czynne od 10 do 16, jak mnie pamięć tak. nie myli. No i trzeba być na pół godziny przed zamknięciem muzeum, żeby zostać wpuszczonym na to ostatnie zwiedzanie. Tak, bo chyba raz chcieliśmy wejść tam. No już było już prawie że zamknięte. Tak, nas dokładnie. Okej, to w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o muzeum w ratuszu. Możemy przejść do następnego. Okej, teraz mamy muzeum muzyczne, które w zasadzie powinno się nazywać Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Jest jedyną placówką tego typu w Polsce, gromadzącą zarówno profesjonalne instrumenty muzyczne, jak i instrumenty tradycyjne różnych kultur świata. Inicjatorem powstania muzeum był Zdzisław Szulc, kupiec, tenisista, kolekcjoner, uczestnik powstania wielkopolskiego. Dzięki jego staraniom w listopadzie 1945 roku w ramach Muzeum Wielkopolskiego powstał oddział Muzeum Instrumentów Muzycznych. No i
Podstawą kolekcji stał się ocalały po wojnie zbiór 74 instrumentów z prywatnej kolekcji Zdzisława Szulca. Okej, więc tak. Muzeum tak naprawdę mieści się zaraz naprzeciwko ratusza. Dlatego. No tak po ukosie trochę powiedziałabym w sumie. Ale naprawdę ciężko tam nie trafić. Mhm. Moim zdaniem było to chyba najbardziej wyrafinowane muzeum. Tak, tam właśnie Dawid został wyzwany za dotykanie eksponatów. Tak, to było to muzeum, które zapamięta mnie i mój odcisk palca na klawiaturze. Bodajże, co to było? To był klarny? Nie. Jejku, ja nie pamiętam, co się W każdym razie był to jakiś instrument. Jakiś organ. Klawiszowy. Muzeum było podzielone w zasadzie na części świata, na kontynenty. Były instrumenty azjatyckie, były afrykańskie, europejskie, południowo- i północnoamerykańskie, dlatego naprawdę było co oglądać. Jak widzicie, było dużo skrzypiec, dużo fortepianów, dużo pianin. Tak, fajne były kompozycje w ogóle tych instrumentów, pokazane jak wyglądała cała orkiestra. I też dokładnie opisane były z podziałem tam, które instrumenty w jakim miejscu się znajdują. Także super, super miejsce, zwłaszcza dla pasjonatów muzyki. Ja bardziej podziwiałam kunszt tego artysty, co stworzył te instrumenty. Bo aż tak się nie znam, szczerze mówiąc. Był instrument, który nas zaskoczył. Ja pierwszy raz w życiu widziałam taki instrument. W ogóle nigdy nie słyszałam o tym instrumencie. Pamiętasz, jak on się nazywał? Który? To był ten, co w sumie wyglądał jak fortepian, ale w środku miał takie szkło, jedno w drugie. Tak. Nie wiem, czy mam to zdjęcie. Powinienem mieć to zdjęcie. Nie wiem, dlaczego tego nie mam. Tak, gra na tym instrumencie polegała na tym, że mokrym palcem jeździło się po tych misach, bo to trochę wyglądało, jakby była miska w miskę włożona. Trochę był już podniszczony, ale taki podobny dźwięk jak chyba do kieliszka. Jakby macie kryształowe kieliszki i zamoczycie palec w wodzie, to te kieliszki wydają specyficzne dźwięki. To myślę, że tutaj podobny efekt można było uzyskać. Ale powiem szczerze, że nie widziałam nigdy w życiu czegoś takiego. Zaraz wam pokażę. Co się stało z tym zdjęciem? No, trudno się mówi. Nie zobaczycie, jak nie pójdziecie. No, coś w tym stylu, ale naprawdę jestem zaskoczony, że tego nie mam, bo robiłem tego zdjęcia. No cóż, trudno się mówi. Może przejdźmy dalej do tego, co widzieliśmy w Muzeum Muzycznym. Tak, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Stary Rynek 45, jest otwarte codziennie z wyjątkiem poniedziałku. We wtorek, środę, czwartek, we wtorek, środę jest od 10 do 16, w czwartek do 18, w piątek do 20. I w sobotę oraz niedzielę od 10 do 17. Co ciekawe, jest również otwarte w święta.
to chyba jest jedno z tych muzeów, które również jest za darmo we wtorki, co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie, nie wszystkie są we wtorki czynne. Nie wszystkie są za darmo we wtorki. No, myślę, że kto będzie zainteresowany, to bez problemu sobie sprawdzi. Wysypie pierwszy wiek, także żaden problem, żeby sobie wyszukać. Jasne. No dobra, okej, no to przechodzimy do ostatniego naszego muzeum, które udało nam się przez te parę godzin tak naprawdę nocy w muzeum zwiedzić. Gdybyśmy mieli zwiedzić wszystkie, to chyba byśmy musieli być po 5 minut w każdym. Dlatego ostatnie muzeum jest to muzeum farmacji. Okej, więc tak. Oto ostatnie muzeum, które chcielibyśmy wam dzisiaj pokazać. Ostatnie muzeum, w którym również byliśmy. Muzeum Farmacji w Poznaniu. Mieści się przy alejach Marcinkowskiego 11. Bardzo trzeba tam uważać, żeby po prostu nie ominąć wejścia. Nie ominąć wejścia. Mieszkałam całe życie w Poznaniu i nie wiem ile milionów razy przechodziłam przez tą ulicę. Nie spodziewałam się, że tam jest Muzeum Farmacji. I powiem wam, że to było najmniejsze muzeum, a jednocześnie najciekawsze. Najwięcej czasu tam spędziliśmy, bo chyba tam z 3 godziny spędziliśmy, wydaje mi się. No dokładnie, bo poszliśmy tam chyba jak dopiero co, znaczy było już ciemno, ale było ciemno przez jakieś, można powiedzieć, nie, to chyba od 22 tam byliśmy. Nie, wydaje mi się, że dużo dłużej. Z tego miejsca pozdrawiamy kustosza Muzeum Farmacji. Niesamowity człowiek. Dokładnie. Stefan Piechocki. Wiecie co? No, niesamowity facet. Tak jak był tam cały dzień, myślę, że w kółko opowiadał mniej więcej te same historie, ale za każdym razem robił to z taką pasją. My tam byliśmy już naprawdę bardzo późno, bo nas wygonił o wpół do 12. I naprawdę nie było widać zmęczenia po nim i na każde pytanie odpowiedział. Tak, przyznam się, że w tym muzeum to ja dostałam po łapkach. Tak, dokładnie. Tak, bo taka jestem ciekawska, że tam zaczęłam sobie otwierać różne szufladki, a pan kustosz do mnie podszedł i powiedział: ale ja do pani nie przychodzę, nie grzebię po szafach. Po czym uraczył nas bardzo ciekawą historią związaną właśnie z tym muzeum. I tak się rozpoczęła nasza rozmowa właściwie. Przychodzili nowi zwiedzający, zadawali nowe pytania. My po prostu byliśmy tak zafascynowani, że każdą historię chcieliśmy usłyszeć, więc naprawdę polecamy. Muzeum jest czynne tylko w czwartki. Wstęp jest bezpłatny, także jeżeli macie trochę wolnego czasu w czwartek między godziną 10 a 17, to jak najbardziej zapraszamy was serdecznie, bo warto. Naprawdę warto. Jest to taka, można powiedzieć, rekonstrukcja apteki. Leukoplast to jest firma, która już nie istnieje od bardzo dawny czas, bardzo wielu lat. Tak samo jak ta druga firma, widzę, że tutaj jesteśmy podpisani, Viola i Dawid, 18.05.2024. Bajana Dobranoc, oczywiście musiała też być. No i mamy zbiór leków tak naprawdę. Tak, samo muzeum
Mieści się w tej lokalizacji od 1996 roku. Jest to rekonstrukcja dawnej apteki z różnych darowizn i depozytów. Gdzieś Towarzystwo Aptekarskie gromadziło te wszystkie eksponaty, które widzicie na zdjęciach. Z tego co otrzymaliśmy za informację, to ponoć część z tych preparatów nie była tylko eksponatem. Dlatego bardzo nas uraczyła w zasadzie ta historia o lustrach. Gdyż po prostu w aptece w XVIII wieku było zawsze. On to tak powiedział, że było zawsze 6 luster. Znaczy się, myślę, że nie jest. Czy to zależy od infrastruktury? Myślę, że to zależy od wielkości apteki. Bo tak, zadano nam pytanie, ile jest luster w aptece. No i liczyliśmy, nie mogliśmy się naliczyć. Jednego lustra nam zabrakło, było tak sprytnie schowane. Okazało się, że za bardzo wąskim lustrem były chowane trucizny, żeby taki zwykły użytkownik apteki ich nie dostrzegł, bo jeszcze mógłby ukraść, podać teściowej. No, dokładnie. No i już od XVIII wieku było wiadomo, że leki opioidowe lepiej trzymać pod kluczem. Tak, a jeszcze, bo ty chciałbyś nawiązać do tego, w jakim celu były te lustra. No to te lustra pełniły rolę monitoringu. Tak, dokładnie. Naprawdę nie wiem, skąd oni wzięli to wszystko, czy to było po prostu z dziada pradziada, czy to z jakichś powiedzmy aukcji, czy darowizny, bo to są po prostu rzeczy, które ciężko się dobrać do takich i też w takim stanie. O, tutaj widzicie pozwolenie wydawane przez kogo? Przez króla. Przez króla, uprawniające aptekarza do wykonywania jego zawodu. Chociaż w sumie może nie do wykonywania zawodu, tylko do... To taka licencja. Pozwolenie na wykonywanie zawodu. Albo pozwolenie na prowadzenie apteki. Jedno z dwóch. Nie, w każdym razie. No i tak naprawdę to był koniec naszej nocy w muzeum. Tak. Była już wtedy godzina chyba 23:30. Zostaliśmy ładnie mówiąc wygonieni. Chociaż w zasadzie z tym pustoszem można byłoby naprawdę całą noc rozmawiać. Nieważne, czy ktoś się interesuje farmacją, czy nie, naprawdę cudowny człowiek, który opowiada z pasją. Chyba jeszcze nawet polecił nam... Tak, Muzeum w Bydgoszczy, tak. I Muzeum we Wrocławiu. We Wrocławiu, tak. Bo też opowiadał o tym, że były takie normalne domy aptekarza, gdzie aptekarz miał swój lokal mieszkalny nad apteką i w razie gdyby ktoś mu się włamał, to wystarczy, że on odsuwał dywanik i już wszystko widział. Tak, wszystko widział, bo miał dziurę w podłodze, żeby wszystko widzieć. Oczywiście ta dziura była oszklona,
Nie tak, żeby zapomniał, że ta dziura tam jest i żeby tam wpadł, ale tak faktycznie, gdyby się okazało, że ktoś już się włamał do apteki, no to wystarczyło, że odsłonił sobie dywanik i popatrzył, co tam się dzieje, albo też, jeżeli miał pracowników, to mógł podsłuchać taki mobbing. Przychodzisz do apteki i nikogo nie ma, a tu nagle po prostu jakaś twarz z sufitu ci na ciebie patrzy. Tak, to było ciekawe. Tak, właśnie taki typowy dom aptekarza znajduje się w Bydgoszczy lub we Wrocławiu. Do zweryfikowania jeszcze przez nas. Tak, dokładnie. Może się kiedyś wybierzemy i zrobimy jakiś reportaż dla was. Dokładnie. No dobra, okej. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało nas muzeum. Nam było bardzo miło opowiedzieć wam o tym. Dlatego zachęcamy do tego, żeby w przyszłym roku przejść do Poznania. Czy też przyjechać do Poznania na noc muzeum, bo naprawdę warto, jest czym wybierać. Nawet wejście do ratusza za 2 złote, to wydaje mi się, że to nie jest jakaś kwota, która... Jest zabójcza? To jest zabójcza. Tak, a jakie muzea chciałbyś zwiedzić w przyszłym roku? Bo ja mam 2 na liście. Jakie? Muzeum Ubiorów i Muzeum Iluzji. O, no widzisz, nawet nie wiedziałem, że takie są. Powiem ci szczerze, że nie rozwodziłem się na tym specjalnie, jakie tam są jeszcze muzea. Wiem, że było ich kilkanaście, ale dostrzegłem właśnie te... bo ogólnie wiem, że chcieliśmy iść do muzeum archeologicznego, ale jednak sobie podarowaliśmy. Jak już nam czasu nie starczyło, no, a zależało nam na tym, żeby iść do tego muzeum w farmacji. Tak, dokładnie. Już trochę zmęczeni byliśmy już pod koniec i... No, to było takie najbliżej. W każdym razie... co jeszcze powiedzieć? No, polecamy i... Będziemy powoli kończyć materiał. To jest prawie niecała godzina. Dobra. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz tylko powiem, że jeśli spodobał wam się film i chcielibyście więcej, no to zasubskrybujcie ten kanał oraz dajcie mu lajka, bo według mnie zasługuje. Nie? Oczywiście, że tak. A pierwsza osoba, która zobaczy nas z komentarzem, może otrzymać od nas kartkę z koziołkami i pieczątką z ratusza. Dokładnie tak. Także spieszcie się. Byleby to nie był komentarz w stylu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, tylko jakiś komentarz, który faktycznie coś wnosi do tego filmu, dlatego to tyle. Czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, dajcie znać, żebyśmy wiedzieli, czy mamy to robić dalej, czy nie. I tak będziemy robić. Tak. Jeśli chodzi o Ale dajcie znać. Jeśli chodzi o samą pocztówkę, no to została ona zakupiona w ratuszu i została specjalnie zastemplowana takim pieczęć z wizerunku na ratusze. Tak, dokładnie. Będzie jako miniaturka do tego filmu, dlatego po prostu masz to? Oczywiście. No. Dlatego po prostu zrobimy z tego miniaturkę do tego filmu i jeśli chodzi o samą pieczęć, to postaramy się to dodać do, jako komentarz. Okej. Dzięki raz jeszcze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym tygodniu. Pa!